Kiedy słyszy alarmu dźwięk, gotów jest ratunek nieść. Problem masz, do sama dzwoń, poda ci pomocną dłoń. Więc nie ma się co bać, na straży stoi sam. Spokojnie możesz spać, poczuwa sam. Ma odwagę jak lew, jest tam, gdzie dzieje się źle. Strażak Sam. Rozstanie. Oto rok, rok, Ponty Bandy, rok, rok, Ponty Bandy, miasto moich snów. Kocham mieszkać tu, moje Ponty Bandy, ja. No, przyjacielu, to było naprawdę doskonałe. Elvis, a dlaczego ty grasz pam, pam, param, pam? Wcale nie grałem pam, pam, param, pam. Grałem pam, pam, param, pom. Jakoś nie słyszałem tego pom. Powiedz sam, a ty słyszałeś pom? Ja? No wiesz, nie wiem. Dziwię się, że w ogóle coś słyszysz poza swoim łabadabadum-dum-dum. Łabadabadum-dum-dum? Nie zagrałem żadnego łabadabadum-dum-dum nigdy! Jak to nie? A przed chwilą dobrze mówię? Sam, czy dobrze? Wiesz, bo ja... A to twoje ram-bam-dira-di-dam? Bo ram-dam-dira-di-dam to mój ulubiony beat! 100 razy lepszy niż twoje turururu-pim-pim-pim! Hej, zaraz, Elvis, Mike, spokojnie. Dzisiaj dajecie koncert, panowie. A właśnie, że nieprawda. Nie będę grał z kimś, kto nie szanuje mojego turururu-pim-pim-pim. A ja nie będę grał z kimś, kto drwi z mojego ram-bam-dira-di-dam. Oj, Mike, Elvis, hej, nie możecie. Możemy, bo tak się składa, że od dziś Elvis plus Mike duo przestaje istnieć. Odchodzę z zespołu na zawsze. A wcale, że nie. O, jeden rozsądny. Ja odchodzę. Słuchaj, a może byś się jeszcze zastanowił i porozmawiał z Mike'iem, co? Nie ma mowy. Podjąłem decyzję. Przykro mi, Mike będzie musiał sobie poradzić sam. No ale jak? Bez ciebie z zespołu zostanie... tylko Mike i jego bębny. A to już nie mój problem. Zresztą nieważne. Znalazłem sobie dużo lepsze hobby. Żonglerka! I dzisiaj na pokazie zamierzam się pochwalić. Kupiłem książkę i wszystko tu jest, wyobraź sobie, napisane. O tu, popatrz. O... Halo, halo! Gridlington? Gdzie jest ta moja... herbatka! Oj, tato, nie bądź taki, na pewno się dogadacie! Właśnie, nie przesadzaj, kotku. Przykro mi, to koniec. Trzeba żyć dalej, znajdę sobie kogoś innego do zespołu. Dobrze, kogo my tu mamy? Nazywam się James Jones, mieszkam w Ponty Pandy. Bardzo się cieszymy, pokaż co potrafisz. Elvis by to zagrał dużo lepiej. Bardzo mi przykro. Następny. Fasola wrze, pieczeń nie. Elvis nigdy by tak nie zaśpiewał. Następny. To ja, Norman Price, to ja. Następny. Elvis by tego nie wytrzymał. Norman, podnieś mikrofon. Przepraszam, mamo. Nie, następny. Następny. Elvis w życiu by tak nie zagrał. Brawo, wszystko jak należy. Dzięki, żeby tylko nie padało. Hej, Elvis, no popatrz, jest Mike. Idź do niego, pogadajcie na spokojnie. Przecież kochasz ten zespół. Równie dobrze on może pogadać ze mną. A zobacz, jest Elvis. Idź do niego, pogadajcie na spokojnie, przecież kochasz ten zespół. Równie dobrze, on może pogadać ze mną. Przyznaj się, przecież wiem, że 100 razy bardziej wolisz grać z Mike'iem, niż żonglować jakimiś owocami. O, coś ty, jakimi znowu owocami. Przerzuciłem się na marchewki, prawda, że ładne? A Elvisowi to pewnie jest przykro, że szukałeś kogoś na jego miejsce. O, nie wygląda na bardzo przybitego. Mike, nie przesadzaj, Elvis jest tylko człowiekiem. I w tym jest właśnie problem. Elvis jest tylko człowiekiem, a ja potrzebuję maszyny. Maszyny do grania na gitarze. Aha, bo mnie się wydaje, że nie ma takiej maszyny. W takim razie trzeba ją wymyślić i zbudować. Co, idziemy? Co? No dobrze, patrz. Pokażę ci.
Kridlington! Słuchaj, nie jestem przekonany, czy ten cały warzywny występ to taki znowu dobry pomysł. W sumie to masz rację. Dzięki, ktoś poszedł po rozum do głowy. To prawda, warzywa to pestka. Będę żonglował tak. Uwaga! Nasz kolega Kridlington wyjdzie dziś z uśmiechem na scenę i będzie żonglował pochodniami. Tak więc rozpoczynamy operację. Rozpęta się piekło. Strażaku Sam, ty zajmiesz pozycję tutaj. Tak jest, kapitanie. Koleżanka Phillips będzie czuwać przy Jupiterze. Strażak McKinley stanie sobie dyskretnie tutaj. Wszyscy gotowi? Strażak Sam zgłasza pełną gotowość. Strażak Phillips zgłasza gotowość. Strażak McKinley też zgłasza gotowość. Strażak Morris zgłasza gotowość. Olabi w pełnej gotowości. Nie ma się czym denerwować, tak? No dobrze, zaczynamy przedstawienie. Witajcie, drodzy przyjaciele. Hej, świetnie ci poszło. O tak, jestem nawet pod sporym wrażeniem. Wiedziałem, że sobie poradzisz. Dobra, operacja odwołana. Wracać do remizy. Wiesz, mam nadzieję, że Majkowi też dobrze pójdzie. Hej ho, witajcie kochani. Przedstawiam wam nowego członka mojej genialnej kapeli. Oto Jon Geniusz Strun 2000. Takie miejsce znam, gdzie przyjaciół wielu mam. Temu twojemu mistrzowi chyba jednak daleko do Elvisa, co? Poprawi się, Joe, daj mi tutaj pełną moc. A niech to, niech to, niech. O, masz no, Elvis nigdy by czegoś takiego nie zrobił. Tata! Możesz przestać? Ratunku, niech ktoś dzwoni po strażaka Sama! Maszyna zwana Geniuszem Strun 2000 wymknęła się spod kontroli i podpaliła scenę. Uwaga, Geniusz Strun 2000 wymknął się spod kontroli i podpalił scenę! Elvis, ty i Eli bierzcie Jupitera. Benny, pojedziesz z Arnoldem Venus. Ja zabieram Merkurego. Eli, Arnold, prowadźcie ludzi w bezpieczne miejsce. Elvis, natychmiast zajmij się zasilaniem. Penny, ty pomożesz mi opanować ogień. Tak jest, robi się. Zasilanie odłączone. Coś czuję, że Geniusz Strun 2000 nie zagra już żadnej solówki. Uwaga, wszyscy do tyłu. Tak, proszę utrzymać dystans co najmniej 5,5 metra dla optymalnego bezpieczeństwa. I już po pożarze! Słuchaj, Sam, bardzo cię przepraszam za to całe zamieszanie. Masz szczęście, że nikomu nic się nie stało. Dobra, czy panowie przypadkiem nie mają sobie nic do powiedzenia? Błagam cię, wróć do zespołu! Tak. Żonglowanie jest w porządku, ale brakuje mi tego łabadaba bum bum. A mnie twojego pam pam para pam pam. Czekaj, czekaj, nigdy nie grałem pam pam param pam pam. A ja nie grałem łabadaba bum bum. Och. Wiesz, że ja zawsze gram pam pam ram pam pom. Tak? Nigdy nie słyszałem tego pom. Przez to twoje ram bam di ra di dam. Źle robisz, ma być raba di ra ri. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie platformy NC+, Start International Polska. Reżyseria Aleksander Kujawski. Dialogi polskie Barbara Ejman. Dźwięk i montaż Janusz Tokarzewski. Kierownik produkcji Anna Kuszewska. Wystąpili
Tomasz Błasiak, Stefan Knote, Brygida Turowska, Monika Wierzbicka, Katarzyna Łaska, Waldemar Barwiński, Paweł Ciołkosz, Łukasz Talik i inni.